Dobry wieczór, witamy serdecznie z hali przy ulicy Rakowickiej 27. Zapraszamy na spotkanie drugiej kolejki pierwszej ligi grupy południowej w futsalu mężczyzn. AZS Uniwersytet Ekonomiczny podejmuje ASG Stanley Futsal Team Brzeg, a na ten mecz zapraszają Waldemar Ignaciuk, Mateusz Krajewski. Ale życie uruchomiony. Wznawia Krzyśka niczym disco ball, opanował piłkę Dewódzki, odegrał Makowskiemu, Makowski drgał do Opatowskiego, obiega Powała, Opatowski nie korzysta z jego usług, nie ma przewidzenia. Grochalski wystartował z wigorem, zagranie do Chlebny, broni znakomicie Rafał Krzyśka. Polak krąży piłka między futsalistami akademików. Paweł Hady rozpędza się z piłką, ograł dwóch rywali, Paweł Hady uderza obok bramki. Piotrzy był jednym z wyróżniających się młodzieżowców w pierwszej lidze jako zawodnik gwiazd. Polak, podcięta piłka, główkowa Powała, Ptak porządkuje grę. Pyś do Ptaka, Ptak w polu karnym, wyśmienita parada. Krzyśki, jeszcze nie koniec, pyś, uwija się jak w ukropie. Makowski z Dewódzkim, Ptak czujnie w obronie, teraz już pyś, przedziela się, pyś! Rafał Krzyśka przytomnie wyszedł z bramki, to jeszcze ścigać z Iwanowem, wywalczył piłkę Mikołaj, pyś. Z Biglem, Hady, pyś! Już jest polu karnym, jeszcze nie koniec, Hady, piłka! Ekstraklasy zdobył 11 goli w 32 meczach. Dewódzki przymierza się do zagrania. Makowski i piłka zatrzepotała w sieci. W 7 minucie obejmują prowadzenie goście. Halski, Kurek, środkiem boiska, atakują Krakowianie w natarciu łek. Rafał Krzyś... Wartościowym zawodnikiem w łeku jest Chlebda. Ale Jakub Ptak w pole karne interweniował Bocza. Rafał Krzyśka chwycił piłkę ze stoickim spokojem. Rabanda głową. Atakowany był przez Wiewiórę. Jaka będzie decyzja arbitra? Było tam Iwanow czy Wiewióra? Iwanow oko w oko z Wiewiórą. Iwanow i piłka w bramce 2 do 0 dla drużyny z Brzegu. Powiększają przewagę zawodnicy z województwa opolskiego. Rośnie Poczo. Strata. Boczarski wystartował za nim uszem Boczarski. Piłka. Mamy zawodników w biało-czerwonych strojach z tego podstawowego składu. Makowski szarżował. Idealnie ustawiony. Dobrze Krakowianie w pressingu. Ostemplowana została bramka Makowskiego. Prostopadle Dewódzki na ścianę, lecz nieporozumienie. Jest uderzenie, słupek po strzale Grochalskiego. Ptak wystartował, Ptak obity został. Monotonnie grają Krakowianie, brakuje elementu zaskoczenia. Rozszyfrował to zagranie Makowski. O skrzydła Iwanow! Przedzenie, piłka pada łupem Pysia. Opatowski nie daje za wygraną, silny jak tur jest Pyś, Ptak! Dla drużyny z Brzegu zanotował 6 goli w 18 spotkaniach ligowych. Mikołaj Pyś, czujnie Pyś! Ptak, co nam zaoferują gospodarze Polak nad bramką. Ciągnięcie, Iwanow pograł z Makowskim. Makowski w środek bramki broni Wiewióra. Ekonomistów blisko odbioru, zawodnicy z Krakowa. Jan będzie pokonać bramkarza. Jednak nie, zaskoczenie, ale nie wyszło to i szansów w najwyższej klasie rozgrywkowej w 10 meczach zanotował 3 trafienia i piłka zatrzepotała w sieci 3 do 0 dla drużyny z Brzegu. Autorem gola Damian Makowski. To jest instrukcje bramki, ale generalnie dzisiaj konkretni są naprawdę. Boczarski sprytnie to zrobił, Boczarski prostopadle do Chlebny. Hady Krzyśka na stanowisku. Muszą się pilnować przyjezdni. Paweł Hady rozkołysał. Hady zaradnie. Mikołaj Pyś przed polem karnym. Pyś Krzyśka nogą interweniował bramkarz. Paweł Hady. Piasecki. Piłka zmierza do bramkarza Krzyśki. No i tutaj kradną czas. Tak naprawdę zawodnicy z Brzegu. Kończy się pierwsza połowa. 3 do 0. Ariel Piasecki. Kasper Opatowski. Damian Makowski na piwocie, Przemysław Dewódzki mamy. Dzięki temu ekonomiści mogą się utrzymać na powierzchni. Ale i teraz Aksamit strzał, ale... Postraszył Krzyśkę Aksamit. Za każdym razem, jak tylko Kurek może, wykorzystuje swojego bramkarza. Grochalski w pole karne. Grochalski, Kurek, a niedokładnie. Faron, przeszkadzał mu Boczarski, teraz świetnie. Kurek minął przeciwników, Zalowany. Jeszcze nie koniec. Był przywilej korzyści. I wraca kaletka. A do przeciwników. Grochalski do Chlebdy, Chlebda musiał się napocić. Makowski, Opatowski na piwocie,
przewinił. Back jeden. Powała do Makowskiego w czulkach. Urbaniec dostał piłkę, uderza. Ale Dewódzki. Wraca Urbaniec, Dewódzki. Właśnie w hali przy ulicy Rakowickiej. Paweł Hady, jego slalom. Rafał Krzyśka ratuje zespół przed utratą gola. Jak wyłuskał futsalówkę Jakub Ptak, popędził. Ta piłka wędruje w tym momencie, oddaje ją do Polaka. Pyś, ale to pyś. Też nie było takie zagranie Rafała Aksamita. Wyważone. Makowski, jest uderzenie. Prowadzony do gry, został także z numerem czwartym w drużynie z brzegu. Urbaniec faulował ich bramkarza. Chleb da, dość szczęśliwie. Dewódzki. Ale Aksamit łapie i szansa na kontratak. Inicjuje atak Aksamit, Rafał Aksamit. Szybka kontra drużyny Łeku, musi wracać Aksamit. Zastępuje go tam Jakub Ptak, piłka dotarła. Tak, podniósł głowę, szykuje się. Widzę do Aksamita. Kurek ma więcej miejsca. Bartłomiej Polak i piłka w bramce. Ulokował w futsalówkę tam, gdzie trzeba. Bartłomiej Polak. Piłkarzowi pod jego nogami znowu Polak, faulowany. To mamy taką relację uczenie mistrz doświadczony Rafał Krzyśka. Opatowski do linii końcowej. W szulkach kreatywne to było zagranie. Grochalski znowu w roli lotnego bramkarza. Polak akrobatycznie. Chleb da Mikołaj Pyś! Aj! Tutaj na Rakowickiej 27 albo można też obejrzeć na YouTubie. I jest, jest gol! Jakub Ptak zagrał z głębi pola, a Mikołaj Pyś ukoronował. Makowski zbiega z piłką do lewej nogi. Iwanow nadział się. Wynik im sprzyjał, niewątpliwie. Dewódzki! Jak Aksamit na raty. Czy gol będzie uznany? Czy zdążył przed stroną końcową Przemysław Dewódzki? Jak to zinterpretował sędzia? Bo to wszystko było na styku. Chyba tak, bramka jeszcze zdobyta. Długo kontrolowała ten mecz drużyna z brzegu. Utrzymywała trzybramkową przewagę, mimo że krakowianie coraz śmielej dokuczali Rafałowi Krzyśce, to mieli problemy z posłaniem piłki tam, gdzie trzeba. W końcówce krakowianie napędzili stracha rywalom, ale jednak ostatnie słowo należało do drużyny z brzegu, która wyszła obronną ręką i pieczętuje to zwycięstwo w Krakowie. Zespół z brzegu